Cześć. Każdy, kto zaczynał swoją przygodę na basenie, w pewnym momencie stał przed faktem kupna okularków do pływania. I tutaj bardzo często pojawia się problem, ponieważ na rynku jest mnóstwo modeli w bardzo różnym przedziale cenowym. Gdy ja zaczynałem chodzić na zajęcie nauki pływania, już sam fakt, że ktoś posiadał gogle, to było coś. W chwili obecnej wybór jest ogromny i pojawił się problem, który model wybrać dla naszego dziecka. W naszym krótkim filmiku pokażemy Wam, jak wybrać odpowiedni sprzęt. Zapraszamy! Na półkach sklepowych znajdziemy mnóstwo rodzajów okularków pływackich. Teraz zaprezentujemy Wam najpopularniejsze modele. Maski. Przeznaczone głównie do nurkowania. Dla nauki pływania oraz pływania sportowego odradzamy taki rodzaj sprzętu, ponieważ zakrywa ona nos i bardzo zmniejsza komfort podczas przebywania w wodzie. Półmaski są nieco lepsze, ponieważ nie zakrywają nosa. Natomiast dzieci często mają problem z odpowiednim założeniem takiego sprzętu i dobrym dopasowaniem. Dlatego nie sprawdzają się wśród najmłodszych. Istnieje grupa zwolenników takiego sprzętu, lecz przeważnie są to dzieci starsze oraz dorośli. Klasyczne okularki do pływania. Najczęściej wybierana opcja przez rodziców dla dzieci, które zaczynają przygodę z pływaniem. Taki rodzaj sprzętu można kupić w rozsądnej cenie i tutaj często jakość wykonania oraz wytrzymałość jest zadowalająca. Łatwe do dopasowania oraz założenia. Szwedki. Najprostsze okularki na rynku. Tutaj dodatkowym utrudnieniem jest to, że musimy je samodzielnie złożyć. Każdy zawodnik na pewno spotkał się z nimi podczas swojej kariery pływackiej. Przez swoją prostotę mamy gwarancję, że posłużą nam długie lata. W razie potrzeby możemy dokupić samą gumkę lub zrobić nosek ze zwykłego sznurka. Nie każdemu takie rozwiązanie odpowiada, lecz istnieje bardzo duża grupa zwolenników takiego sprzętu. Często są to osoby dorosłe. Gogle możemy również podzielić ze względu na szkła w nich zastosowane. Dobieramy je w zależności od miejsca, w którym będziemy pływać. Przeźroczyste. Skierowane dla osób pływających na obiektach zamkniętych oraz miejscach, gdzie światło słoneczne dociera w ograniczonym stopniu. Przyciemniane. Zalecane do jasnych pływalni oraz wód otwartych, gdzie światło może nam przeszkadzać i utrudniać komfortowe pływanie. Lustrzanki. Zalecane do miejsc, gdzie promienie słoneczne w znacznym stopniu utrudniają pływanie w okularkach z jasnymi szkłami. Mają powłokę, która skutecznie zatrzymuje promienie słońca, odbijając je. Polecane dla pływaków oraz triatlonistów startujących na wodach otwartych. Dla dzieci często kolor oraz atrakcyjny wygląd ma główne znaczenie, lecz podczas zajęć może się okazać, że okularki wcale się nie sprawdzają. Popatrzmy, jak je prawidłowo dopasować, aby spełniały swoją funkcję. Podstawową rzeczą, którą powinniśmy się sugerować, to prawidłowe dopasowanie. Odpowiedni sprzęt musi dobrze przylegać do twarzy i oczodołów. Ważna sprawa, aby okularki trzymały się bez zakładania gumki. Jeśli wytrzymają kilka sekund, oznacza to, że są prawidłowo dopasowane i na pewno nie będą nam przeciekać podczas pobytu na basenie. Kolejna dosyć istotna sprawa to nakładanie okularków na czepek. Pamiętajmy, aby przylegały bezpośrednio do naszych oczu. Gdy ułożymy je na czepku, może się zdarzyć, że niestety będą nam przeciekały. Zwracajmy na to uwagę, bo często właśnie przez ten mały błąd wydaje się nam, że okularki się zepsuły i trzeba kupić nowe.
Następna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, to czy w danym modelu jest regulacja noska. Ułatwi to dopasowanie rozstawu każdego ze szkieł tak, aby idealnie przylegało do oczu. W tańszych modelach gogli może brakować takiej opcji, lecz nie powinniśmy się tym przejmować, bo dobrze dopasowane będą równie spełniały swoją funkcję. Kupując dziecku okularki na basen, musimy mieć świadomość, że może je zgubić. Wydawanie dużych pieniędzy na pierwsze okularki dla dziecka wydaje się trochę niepotrzebne. Choć z drugiej strony uważam, że jakość wykonania rośnie wraz z ceną, więc nie odradzam drogich modeli. Na pewno denerwuje Was moment, w którym okularki zaczynają parować. Najprostszy sposób to mydło w płynie. Przed założeniem wystarczy przetrzeć wewnętrzną stronę szkieł chusteczką nawilżoną mydłem w płynie i to w zupełności wystarczy, aby nasz sprzęt nie parował. Sprawdźcie, to naprawdę działa. Kolejnym sposobem jest marker lub spray antyfogowy, który skutecznie poradzi sobie z tym problemem. Poza tym większość nowych okularków posiada powłokę antyfogową. Pamiętajcie, żeby jej nie przecierać. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam wybrać odpowiednie okularki i cieszyć się nimi podczas pobytu na basenie. Do zobaczenia!